Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Prawda futbolu po spotkaniu Górnik Zabrze, Legia Warszawa. Uznałem, że Prawda futbolu nie może nie zabrać głosu po takim spotkaniu, bo rzeczywiście jest to coś absolutnie niezwykłego, jeśli chodzi o skalę kryzysu w Legii. Posłuchajcie, na koniec jest tak, że Legia Warszawa szuka wyjścia z kryzysu. Ja rozumiem, że poszukiwanie może trochę potrwać. Natomiast przerwa reprezentacyjna powoduje trochę czasu, nawet jeśli brakuje kilku piłkarzy nieobecnych, którzy wyjechali na reprezentację. Przerwa reprezentacyjna to jest też taki czas, żeby jakby wpłynąć na umysły piłkarzy, żeby poukładać nie tylko taktycznie i personalnie drużynę. Oczywiście jest to niesłychanie ważne w sytuacji Legii, natomiast żeby ułożyć tę drużynę mentalnie. Oczywiście Legia szuka różnych alternatyw, różnych możliwości, różnych rozwiązań. Stąd Tomasz Jarzębowski pojawił się jako taki łącznik pomiędzy jakby drużyną a ludźmi z gabinetów na Łazienkowskiej 3. Jest to poszukiwanie, które być może ma sens, ponieważ rzeczywiście jest problem relacji pomiędzy dyrektorem sportowym Legii, Radosławem Kucharskim, a zespołem. Nawet jak on kompletuje drużynę, to on później nie uczestniczy w codziennym życiu drużyny i Tomasz Jarzębowski ma pełnić taką rolę. Natomiast też nie ukrywajmy, najważniejsze to jest zapanowanie przez trenera nad zespołem i muszę powiedzieć, że z sympatią odebrałem Marka Gołębiewskiego, natomiast też zdawałem sobie sprawę z tego, w jak trudnej jest sytuacji. Trafia na drużynę jednak starych wygów, na drużynę egoistów, na drużynę takich ludzi, którzy no, z niejednego piłkarskiego pieca jedli chleb na pewno. I w tym momencie on spotyka się z czymś takim, co w ogóle trudno dookreślić. Trudno dookreślić w parlamentarnych słowach. No dobra, powiem to w parlamentarnych słowach. No to jest po prostu żenada, co robi Jędrzejczyk. Bo to jest żenada w stosunku do kibiców, którym ma do powiedzenia tylko przekleństwo w przerwie meczu. To niech nie staje do tych wywiadów. Bo jeśli on ma stawać ze zwieszoną głową i mówić jakieś banialuki czy banały, gdy odpytuje go kobieta, Daria Kabała Malarz, no to już jest bardzo, bardzo słabe. Natomiast jeśli staje obok reportera Michała Wodzyńskiego i jakby no jedynym jego przesłaniem jest rzucenie słowa na K. No słuchajcie, no to niech on nie staje, to on niech sobie rzuca te słowa w szatni. Natomiast cała ta sprawa, jeśli chodzi o Jędrzejczyka, ona ma dogrywkę też, widzieliśmy to bardzo wyraźnie w transmisji Kanał Plus, jest jakby zbliżenie na Jędrzejczyka, który no, ja rozumiem, że też w mało parlamentarnych słowach zwraca się do Slisza. Słuchajcie, tak lider nie może postępować. Ja rozumiem, że czasami lider musi wstrząsnąć, natomiast to nie jest już wstrząs, to jest po prostu żenada. To jest po prostu żenada. Bogdan Cisak dzisiaj w trakcie tego meczu z Teamu Prawdy Futbolu napisał takie hasło, że obrona Legii to mem. I rzeczywiście jak tak patrzymy na te zachowania Legii w obronie, legionistów, całej drużyny, bo można powiedzieć, nie chodzi tylko o tych trzech obrońców, którzy dzisiaj zagrali, nie chodzi tylko o bramkarza, który też został wrzucony na bardzo głęboką wodę i sobie nie radzi, taka jest prawda futbolu, tu i to raz Miszta sobie nie radzi, no to jest widać po prostu coś niezwykłego i muszę powiedzieć, że sam patrzyłem na ten mecz
bo dla mnie to jest wielki mecz zawsze w polskich warunkach. Tak bez względu na miejsce w tabeli, to starcie Górnik-Legia. Legia-Górnik to jest coś, co no dreszczyk emocji mam, gdy patrzę na taki mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy i myślę sobie, mój Boże, ile te kluby znaczą w historii polskiej piłki i jednak jakie wywołują emocje tu i teraz. Druga sprawa, nie ukrywam, że kibicuję Łukaszowi Podolskiemu, bo to też jest tak, że ten człowiek pewnie parę memów na swój temat zobaczył w ostatnich tygodniach, pewnie już miesiącach. Natomiast kilku ludzi znam, którzy prorokowali, że kiedy jak kiedy, ale właśnie w meczu z Legią Łukasz Podolski się przełamie i swoją bramkę strzeli. I tak się rzeczywiście stało. Na raty strzelał. Strzelił raz, Biszta go obronił, wcześniej obronił strzał Jimeneza, natomiast dobitka druga znalazła się w siatce. Ale ja bym powiedział tak, Łukasz Podolski, on dzisiaj, widać było jego kulturę gry, kulturę jakby czytania sytuacji boiskowych. Oczywiście Jimenez to jest klasa sama w sobie, to był najlepszy piłkarz tego wieczoru, natomiast Poldi też pokazał klasę. To, co prorokowałem, ja myślę, że warto, słuchajcie, warto chodzić na Ekstraklasę, jeszcze na te mecze, które zostały w tym sezonie, jeśli chodzi o Górnika Zabrze, żeby zobaczyć klasę Jimeneza, ale też zobaczyć tą kulturę gry Łukasza Podolskiego. On już troszeczkę, ciut nachodzonego, ale jednak kultura gry jest absolutnie niezwykła. Tutaj Maciej Maćkowiak pisze ten, o tym pięknym obrazku, wrzucił go na Twittera, Łukasz Podolski, 36 lat i Dariusz Stalmach, 15-latek, który dzisiaj wybiegł w pierwszym składzie Górnika. Ja rzeczywiście przygotowałem też zdjęcie tego młodego chłopaka, bo myślę, że jest to moment w jego w życiu. Grał w drugiej drużynie Górnika, grał w centralnej lidze juniorów ostatnio i wyróżniał się, strzelał bramki. Natomiast to też jest odwaga trenera Jana Urbana, żeby dzisiaj w takim meczu wrzucić go na boisko i nie na ostatnie minuty, prawda? Nie na kilka minut, nie na ostatni kwadrans, tylko rzeczywiście dać mu posmakować tego ekstraklasowego chleba od pierwszej minuty. To jest w tym momencie najmłodszy gracz Górnika Zabrze w historii, w całej historii niezwykłej tego klubu. Niektórzy pewnie myślą, że tym najmłodszym dotychczas był Włodzimierz Lubański, najmłodszym był Joachim Chutka, w 1976 roku zagrał mając 15 lat i 357 dni. Dzisiaj ten młody Dariusz Stalmach, ten młodziutki chłopak liczył 15 lat i 348 dni. To jest w ogóle 10. najmłodszy gracz Ekstraklasy, jeśli chodzi o naszą ligę w całej historii. Najmłodszym był wiele lat temu Janusz Sroka, który miał 15 lat, 57 dni w Parwach Krakowi. Fajny moment, natomiast muszę powiedzieć tak, statystyka pierwszej połowy, 10 strzałów z tego co pamiętam, 7 w światło bramki, jeśli chodzi o Górnika, Legia bez strzału. I to też pokazuje nastawienie. Nie chcę używać słów takich nad wyraz, prawda? Natomiast kompromitacja, powiedzmy to sobie szczerze, masz przerwę w rozgrywkach, jest 2 tygodnie prawie czasu na przygotowanie się do tego spotkania i człowiek sobie myśli, że ta Legia wyjdzie na ten mecz przy Roosevelta, na tym stadionie wypełnionym publicznością, na tym klasyku polskiej ligi z takim nastawieniem, to my im wszystkim pokażemy. Ale słuchajcie, pokażemy kibicom, pokażemy Mioduskiemu, pokażemy trenerowi, że się nie pomylił, jeśli chodzi o wybory personalne na to spotkanie. Natomiast to jest po prostu coś kompromitującego, co się dzieje i teraz oczywiście trener reaguje, prawda? 3 zmiany od razu w przerwie i tu mi się akurat ta decyzja trenera podoba, bo ta decyzja pokazuje, że
on jeszcze wierzga, on jeszcze chce, on jeszcze uważa, że może zmienić oblicze tej Legii. Tu mi Marcin Talik, mój przyjaciel ze Steamu Prawdy Futbolu, podpowiada, czy w głowach zawodników Legii Legia to jeszcze Legia. Słuchajcie, no odpowiedzcie mi na czacie, czy Legia to jeszcze Legia? Bo dla mnie to jest jakiś zlepek piłkarzy i tutaj muszę pokazać kapitana Legii, Artura Jędrzejczyka, bo zawsze go miałem za takiego charakternego faceta, natomiast no on się bardzo brzydko starzeje, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę. To przeklinanie to i ta nieporadność, jaką on prezentuje, to jest też coś, co wymaga być może decyzji trenera. Natomiast ja rozumiem, że trenerowi nie jest łatwo. Trener zarządza kryzysem, prawda? Ale ja już to prezentowałem kilka razy tutaj w kontekście Legii w ostatnich tygodniach. Myślałem sobie, że słuchajcie, tak sobie odpocznę od Legii do meczów Leicester. Natomiast nie sposób odpoczywać od Legii, od pewnych problemów, od pewnej tematyki, od pewnego kryzysu, który... Bogdan Cisak mi przypomina, że Legia w 1936 roku spadła z ligi jedyny raz w historii i nie można tego wykluczyć. Wiecie co, ja już niczego nie mogę wykluczyć w kontekście Legii, ponieważ no to jest absolutnie niedopuszczalne, niewyobrażalne, niezwykłe, żeby ten klub mający taki potencjał personalny, nie mówię o finansach, mówię o potencjale personalnym, był w stanie uzbierać 9 punktów w 13 meczach. To jest po prostu żenada. Tak samo jak zachowanie Jędrzejczyka, tak samo można powiedzieć sytuacja Legii w tabeli. To jest po prostu żenada. Ten klub oczywiście ma 2 spotkania mniej niż Górnik Łęczna, który ma też 9 punktów i 2 spotkania mniej niż Warta Poznań, która ma tych punktów 11. Natomiast tak czy inaczej jest to po prostu żenada. Jest to po prostu żenada. I gdzieś jakby symbolem tej żenady jest Artur Jędrzejczyk. Ja kiedyś, gdy był tak, a nie inaczej traktowany przez Legię, mówiłem, że nie warto tego robić, że trzeba na niego postawić. Natomiast to też wydaje mi się, że dzisiaj bym powiedział tak jak wtedy upominałem się o Jędrzejczyka, tak teraz nie bałbym się powiedzieć, trzeba go odstawić. Trzeba go po prostu odstawić, bo on jest szkodliwy. Samo mówienie brzydkich słów, słuchajcie, no niczego nie poprawia. I czy on będzie to robił przed kamerą, czy on będzie to robił w szatni, czy on będzie mówił, że on teraz, to już nie chodzi o to, żeby mówić w szatni, ale żeby grać, no to grajcie. Słuchajcie, zobaczcie, jak Legia w tym składzie personalnym przespała pierwszą część spotkania. I później oczywiście Legia wraca do gry. Legia wraca do gry i to się dzieje tak jak Górnik strzelił bramki 37, 39, prawda, Janża i Podolski. To są piękne akcje też, bo pierwsza akcja, to co rozprowadził tą akcję Podolski do Jimeneza. Jimenez zagrał do Janży, Janża uderzył, oczywiście Misza puścił tą piłkę tak, jak nie powinien klasowy bramkarz tego zrobić. Druga bramka, oczywiście można dyskutować, czy tam był faul Wiśniewskiego na Bladenowiczu. Łukasz Rogowski, zawód sędzia na Twitterze, zwraca uwagę, że tam chyba było dotknięcie twarzy Bladenowicza i zawsze można się zastanawiać w takich sytuacjach. Natomiast ta akcja biegnie dalej, Nowak dośrodkowuje, Jimenez strzela, Miszta broni, Podolski 2 razy dobija, ostatecznie jest 2-0. Przerwa spotkania to są te 3 zmiany, kiedy pojawia się na boisku Emreli, pojawia się Skibicki i Slisz. Legia się wyraźnie ożywia i jest bramka po rzucie wolnym Josue Wieteski i później jest gol strzelony przez Muciego w zamieszaniu, ewidentnie błąd Sandomierskiego 2-2. Później jest bramka, którą strzela Emreli, Lukinias jest na minimalnym spalonym. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Kiedy Legia wyrównuje, kiedy strzela bramkę na 3-2 nieuznaną, widzieliśmy to rozrysowane linie, to Legia jakby znowu przestaje grać. Legia znowu przestaje grać. I to świadczy o kompletnie
zdezelowanym morale drużyny. Przepraszam, że używam takiego słowa, nie wiem czy odpowiedniego po polsku, natomiast no, przypominają absolutnie zdezelowane auto, morale jest zdruzgotane. Ja mówię, te morale w piłce, popatrzyłem ostatecznie na statystyki w całym spotkaniu. W strzałach Górnik Zabrze 16, Legia 7, w strzały celne 10-2. 10-2, a więc to pokazuje, że nawet to krótkie ożywienie to jest za mało. To jest po prostu coś, co pokazuje, ale my jesteśmy legionistami na kwadrans, a później sobie możemy dalej dotrwać w tym spotkaniu. No słuchajcie, jest to kryzys permanentny, trwający non-stop i końca nie widać. I tak się absolutnie zastanawiam, kiedy będzie koniec tego kryzysu, co może to spowodować. Rozumiem, że myślenie o tym, żeby trenerowi Markowi Gołębiewskiemu dać rzeczywistą szansę, słuchajcie, nie było pewnie złe, prawda? Trener pewnie rokuje, natomiast ja nie wiem, czy jednak z taką szatnią takich piłkarzy, którzy są jakby przekonani o swojej wielkości, no nie musi poprowadzić trener, który po prostu zarządzi tym na zasadzie bossa. To jest moja prawda w futbolu. Zarządzi tym na zasadzie bossa. Coś mi tu podpowiada Łukasz Rogolski, że Poldi dał jakiś świetny tekst. Oszczędzili cię raz w meczu, bo powinieneś dostać czerwoną kartkę. Podolski, to pan się na piłce. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, czy była taka sytuacja, że powinien dzisiaj dostać czerwoną. Jakoś tego nie kojarzę. To musiałby mi Łukasz jakby wyjaśnić. Natomiast ta szpuenta tego mojego dzisiejszego live'a jest taka, że ta żenada Legii, jeśli chodzi o grę, sposób gry, te relacje między piłkarzami, których symbolem jest Jędrzejczyk i jego potraktowanie Slisza, to jest coś, co po prostu musi być zarządzane po raz kolejny. Ja wiem, że łatwo jest mi mówić z boku, jako człowiekowi, który nie odpowiada, prawda, nie wydaje pieniędzy, natomiast wydaje mi się, że tutaj boss w tej Legii jest absolutnie konieczny, bo ten sezon wygląda żenująco. Coś mi to słowo weszło w głowę, ale rzeczywiście żenująco wygląda. Natomiast mecz z punktu widzenia Górnika to był spektakl. Na bramkę Poldiego czekałem, z wielką sympatią ją przyjąłem. Myślę, że teraz będzie mu tylko łatwiej i podtrzymuję moje zdanie z lata, że na Poldiego warto chodzić. Taka jest prawda futbolu. Kiedy właściciel zwolni prezesa? To też jest, to już próbowaliśmy to wyjaśniać z Bożydarem, próbowałem wyjaśniać w kilku live'ach. To nie jest taka prosta sprawa. Właściciel jest prezesem, ponieważ jakby uznaje, że kompetencje prezesa pozwalają mu jednak nadzorować jego biznes. Być może dlatego nie zajmie stanowiska prezesa Rady Nadzorczej, tylko rzeczywiście jest prezesem zarządu Legii. Być może to by spowodowało, słuchajcie, przeniesienie takiej odpowiedzialności, ale i tak teraz odpowiedzialność to jest trenerzy i ta gilotyna raz za razem powoduje, że oni tracą posadę. Odpowiedzialność dzisiaj ze strony kibiców spada na Radosława Kucharskiego, czyli dyrektora sportowego. To, że dyrektor, gdzieś jego relacja jest, jego pozycja jest coraz słabsza, pokazuje jakby ta funkcja Tomasza, Tomka Jarzębowskiego. Czy ona załatwia sprawę? Słuchajcie, dzisiaj wydaje mi się, w Legii może załatwić sprawę tylko Big Boss. Taki big boss, który by wkroczył w roli trenera, pozarządzał tym od nowa i skończył z taką żenadą, którą Legia dzisiaj zaprezentowała przy Roosevelta. To jest moja prawda w futbolu na bieżąco, po meczu. Górnik Legia, 3-2.
był to spektakl, w szczególności ze strony Górnika. Czyli tą bramkę na 3-2 nieuznaną w 90 minucie i w 96 poszli po jeszcze jedną bramkę. Coś niesamowitego. I Kubica trafił. Nieprawdopodobny wieczór dzisiaj przy Roosevelta. Taka jest prawda. Mobilny magazyn Lotto, prawda futbolu. Dzisiaj na bieżąco będziemy wchodzić z takimi live'ami, bo lubimy pooglądać, pokomentować piłkę nożną. Dziękuję.